Masaż jest dla naszej kultury białych ludzi czymś, co w innych kulturach występuje w sposób taki bardzo naturalny i może Afrykanki noszą swoje dzieci wszędzie ze sobą. Indianie pozwalają dzieciom na taką wielką wolność, że one po prostu, jak gdyby dotyk, taki naturalny dotyk, którego człowiek potrzebuje, mają zapewniony na co dzień. A dotyk jest czymś bardzo ważnym, czymś bardzo ludzkim, bo z punktu widzenia naukowego to trzeba by powiedzieć, że każde dotknięcie naszego ciała powoduje całą kaskadę procesów kwantowych, ponieważ nasze ciało jest piezoelektrykiem. Każde dotknięcie naszego ciała powoduje reakcję nie tylko na poziomie elektronowym, na poziomie układu nerwowego, czyli tych bodźców świadczących o tym, że mamy akceptację, że mamy pozytywne uczucia, ale również na poziomie głębszym, na poziomie, którego jeszcze nauka dopiero zaczyna badać te procesy kwantowe, które się dzieją. Ale my to dobrze rozumiemy, że dotyku, dobrego dotyku, dobrej jakości, z dobrymi uczuciami każdy z nas potrzebuje. A szczególnie w takim pięknym momencie jak macierzyństwo, czy jak przyjście na świat mojego dziecka. I chciałbym opowiedzieć dzisiaj o tym, jak można zrobić masaż kobiecie w ciąży, tak żeby nie bolały ją plecy, bo to jest bardzo fajna rzecz, żeby jednak te dodatkowe kilogramy i ta inna, że tak powiem, środek ciężkości, który obciąża i te plecy bolą często. Masaż robimy w pozycji bocznej, tak żeby i masaż, dobra technika masażu polega na tym, żeby się nie napracować i żeby zrobić jak najlepszy efekt i żeby było to na tyle fajne, żeby się chciało robić ten masaż. No i podróżując gdzieś po świecie, zbierając te różne ciekawostki, to taki masaż kobiety w ciąży zaraz pokażę. Myślę, że to będzie ciekawe, ale jeszcze chciałbym powiedzieć o małym dziecku. Na Polinezji, ja specjalizuję się w masażu polinezyjskim, na Polinezji w tej, powiedzmy, przekazie, linii przekazu ludzi kobiecej, plemion ludzi kobiecej mocy jest opowiadana historia, że nie tylko wtedy, kiedy jest ważny moment, kiedy żeglarz wypływa na ocean, i ludzie chcą się pobrać i chcą być w świetnej formie, biorą taki masaż, ale nie tylko wtedy, kiedy umiera człowiek i chce jeszcze być bardziej przytomnym, bardziej świadomym tego swojego umierania, ale też malutkie dziecko, kiedy przychodzi na świat, czy kiedy się opiekujemy malutkim dzieckiem, to niekoniecznie tą oliwkę, i niekoniecznie oczywiście tą oliwkę Johnson, która jest produktem ropy naftowej, a raczej właśnie roślinny, naturalny, na zimno wyciskany olej. I to nie musi być tylko takie nasmarowanie tego dziecka. To może być małe dziecko, żeby masować, to trzeba być w nim, z tym dzieckiem w kontakcie. Bo dorosły człowiek to się położy i on tak sobie będzie leżał godzinami nawet i daje się masować. A małe dziecko wchodzi w interakcję, zaczyna się ruszać i będąc w tej interakcji, pozwalając na to, że ono się wierci, rusza, a to nadstawia pleców, a to się wygina i będąc w kontakcie z małym dzieckiem, możemy zrobić mu bardzo fajny masaż, który w ogólnym rozwoju tego dziecka na pewno będzie ważnym elementem przekazywania tej miłości i każdy masaż powoduje też wzmocnienie przepływów limfatycznych, lepszy rozwój emocjonalny, także to jest coś, co warto robić i warto improwizować. Z małym dzieckiem trzeba improwizować. Po prostu. Ono będzie się wiercić, ale dobry olej, najlepiej podgrzany lekko, żeby on był cieplutki, najlepiej w pomieszczeniu, gdzie jest ciepło i
używając jak gdyby wszelkich, nie tylko powiedzmy palców, ale również i przedramion, używając całej dłoni, będąc w relacji, patrząc, co sprawia temu dziecku przyjemność, co ono lubi, no zasada dobrego masażu są bardzo proste te zasady. Raczej należy masować tam, gdzie są mięśnie, nie tam, gdzie kości wystające, bo to jest nieprzyjemne. Im masaż jest bardziej delikatny, im z większą estymą, uwagą, energią robiony, to nie musi być ugniatanie w rodzaju, że musimy coś pougniatać, coś ponaprawiać. Jeżeli mamy w umyśle koncentrację na tym, żeby być w dobrej relacji, żeby popłynęła taka energia pozytywna pomiędzy mną a tym dzieckiem, to ta energia popłynie, bo energia płynie tam, gdzie koncentrujemy naszą uwagę. To jest bardzo ważne, czyli żaden telewizor nie może grać, bo może być fajna, delikatna muzyka w tle, kiedy robimy taki masaż. Nie możemy w tym czasie rozmyślać o tym, co mam zrobić na obiad albo co pozałatwiać, tylko poświęcić ten czas na robienie masażu i wtedy ten masaż będzie naprawdę takim wydarzeniem, które to jest tak jak niekończąca się opowieść, że każdy następny masaż może być jeszcze lepszy, jeszcze wspanialszy, jeszcze piękniejszy, bo jeżeli będziemy przyjmować relację zwrotną, to jaki rezultat przynosi? Może się tyle nagadałem, to poproszę teraz o muzykę z Polinezji pod tytułem Oceania. Oceania będzie? Oceania. I jest ktoś chętny, kto chciałby się być modelem i poddać taki masaż? No, masaż robimy na nagie ciało, ale wyjątkowo możemy prezentację zrobić w ubraniu, żeby nie było krępująco. Thank you.
godziny takiego masażu dwa razy w tygodniu i jest gwarancja, że nie będzie żadnych bólów pleców i dziecko będzie się rozwijać w łonie mamy o wiele lepiej, bo jeżeli mama jest w dobrej kondycji, to i cały organizm i również dziecko będzie bardzo zadowolone i szczęśliwe. Jeszcze jako ciekawostkę powiem dwie rzeczy na temat, jeżeli mamy taką tematykę, bo ja robiąc te badania, poszukiwania medycyny naturalnej, również w Polsce rozmawiałem z takimi akuszerkami, które w dawnych czasach przyjmowały na świat dzieci, teraz to już jest ten profesjonalny przemysł czy biznes, ale w dawnych czasach, kiedy dziecko na przykład nie było odwrócone główką, to przed porodem brały te babcie w koc taką dziewczynę i kołysały tak, aż się to dziecko przemieściło i żeby było ustawione główką. Jeżeli poród mógł być trudny, to brano oliwę i cały kanał rodny był rozmasowany oliwą, żeby ułatwić temu dziecku przyjście na świat. Wydaje mi się, że przyszłość gatunku ludzkiego jest też uzależniona od tego, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od medycyny, od środków, które są wytwarzane gdzieś daleko przez przemysł, a jak bardzo tej wewnętrznej mocy mamy. Ja mieszkając jakiś czas w plemionach indiańskich, poznałem ludzi, którzy do dzisiejszego dnia kultywują taki zwyczaj, że kobieta, kiedy przychodzi moment narodzin, odchodzi, żeby być w samotności, żeby swoją własną mocą spotkać się z tym niesamowitym, cudownym momentem i to jest możliwe. Tylko ta cywilizacja jest cywilizacją, wydaje mi się, takiej mocy, takich więzi z naturą, a nasza cywilizacja coraz bardziej taka się bardziej w stronę uzależniania od ekonomicznych, biznesowych sytuacji, od chciwości czasami związanych z tym biznesem. I to powinniśmy wyważyć dla swojego osobistego dobra, w którym miejscu chcemy się znaleźć, w którym miejscu chcielibyśmy, żeby nasze dzieci i wnuki się znalazły.